Szanowni Państwo, proszę o uwagę. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieram drugą sesję Rady Miasta Tarnobrzega siódmej kadencji. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie chciałbym przywitać Pana Prezydenta Norberta Mazdależa. Witam bardzo serdecznie, Panie Prezydencie. Witam bardzo serdecznie Pana Prezydenta Elekta Grzegorza Kejmo. Witamy serdecznie. Witam bardzo serdecznie przybyłych gości, panów posłów, pana Mieczysława Golbę. Witamy serdecznie w Tarnobrzegu. Witam pana posła Kazimierza Ziobę. Również witam bardzo serdecznie pana posła Mirosława Pluty. Witam współpracowników pana prezydenta z Urzędu Miasta. Witam kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, przewodniczących osiedli. Witam również przybyłe media, ale również, szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie mieszkańców Tarnobrzega. Wysoka Rado, stwierdzam, że przez sesję uczestniczy 19 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Miasta może obradować i podejmować prawomocne decyzje. Szanowni Państwo, na początek kilka informacji. Po pierwsze, postanowienie komisarza wyborczego z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego wybranego w wyborach do Rady Miasta Tarnobrzega w okręgu wyborczym nr 3 na podstawie artykułu 383 paragraf 2a i paragraf 4a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy. Postanawiam, co następuje, stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miasta Tarnobrzega pana Grzegorza Kiełpa w okręgu wyborczym nr 3 z listy nr 19 KW Moje Miasto Tarnobrzeg w związku z wyborem na prezydenta miasta Tarnobrzega w ponownym głosowaniu w dniu 30 listopada 2014 roku. Postanowienie wchodzi z dniem podjęcia. Następne, szanowni Państwo, postanowienie komisarza wyborczego w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Tarnobrzega w okręgu wyborczym nr 3 na podstawie artykułu 387 paragraf 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy. W związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu radnego stwierdzam stwierdzonym postanowieniem nr 252 łamany przez 2014 komisarza wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego wybranego w wyborach do Rady Miasta Tarnobrzega w okręgu wyborczym nr 3 postanawiam, co następuje, stwierdzić wstąpienie pana Mariusza Myszkowskiego, kandydata na radnego w okręgu wyborczym nr 3 z listy nr 19 KWW Moje Miasto Tarnobrzeg, który w wyborach do Rady Miasta Tarnobrzega przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku uzyskał kolejną największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności oraz nie zrzekł się pierwszeństwa w obsadzaniu mandatu na rzecz kandydata z tej samej listy. Postanowienie wchodzi w życie z dnia podjęcia. Szanowni Państwo, dzisiejsza sesja Rady Miasta została zwołana przez komisarza wyborczego zgodnie z artykułem 29a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Program dzisiejszej sesji również zaproponował pan komisarz wyborczy, dlatego też zgodnie ze statutem, paragrafem 21 ust. 3 statutu Rady Miasta Tarnobrzeg, chciałbym wnioskować o zmianę porządku obrad dzisiejszej sesji, szanowni państwo. I tak proponuję dodać punkt trzeci. Złożenie ślubowania przez radnych oraz zmianę poprzez dodanie punktu czwartego w sprawie uchwalenia następujących projektów uchwał. Po pierwsze, wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Tarnobrzega, powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tarnobrzega, powołanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tarnobrzega, powołanie Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miasta Tarnobrzega, powołanie przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej, powołanie Komisji Techniczno-Inwestycyjnej Rady Miasta Tarnobrzega, powołanie przewodniczącego Komisji Techniczno-Inwestycyjnej, powołanie Komisji Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska Rady Miasta Tarnobrzega, powołanie przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska, powołanie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Tarnobrzega, powołanie przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Szanowni Państwo, każdą z tych zmian musimy przegłosować. Przypominam tylko, że w tej sytuacji obowiązuje bezwzględna większość ustawowego składu Rady, a więc sam musi się opowiedzieć 11 radnych. Poproszę panią Sylwię, która pomoże mi przy głosowaniu. Hmm.
W związku z tym, Szanowni Państwo Radni, kto z Państwa jest za przyjęciem do porządku obrad punktu złożenie ślubowania radnych? Kilkunastu radnych było za, tak więc jednogłośnie. Następny punkt, Szanowni Państwo. Kto z Państwa jest za przyjęciem do porządku obrad uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Tarnobrzega? Proszę bardzo o podniesienie ręki. Również jednogłośnie. Następny punkt. Kto z Państwa jest za przyjęciem do porządku obrad uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tarnobrzega? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Również jednogłośnie. Kto z Państwa jest za przyjęciem do porządku obrad uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tarnobrzega? Proszę o podniesienie ręki. Wszyscy za. Dziękuję. Również jednogłośnie. Kto z Państwa jest za przyjęciem do porządku obrad uchwały w sprawie powołania Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miasta Tarnobrzega? Proszę o podniesienie ręki. Również wszyscy za. Dziękuję serdecznie. Kto z Państwa jest za przyjęciem do porządku obrad uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miasta Tarnobrzega? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję jednogłośnie. Kto z Państwa jest za przyjęciem do porządku obrad uchwały w sprawie powołania Komisji Techniczno-Inwestycyjnej Rady Miasta Tarnobrzega? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Również jednomyślnie. Kto z Państwa jest za przyjęciem do porządku obrad uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Techniczno-Inwestycyjnej Rady Miasta Tarnobrzega? Proszę o podniesienie ręki. Jednomyślnie. Kto z Państwa jest za przyjęciem do porządku obrad uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska Rady Miasta Tarnobrzega? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Również jednomyślnie. Kto z Państwa jest za przyjęciem do porządku obrad uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska Rady Miasta Tarnobrzega? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Jednomyślnie. Kto z Państwa jest za przyjęciem do porządku obrad uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Tarnobrzega? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję jednomyślnie. Kto z Państwa jest za przyjęciem do porządku obrad uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Tarnobrzega? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję jednomyślnie. Szanowni Państwo Radni, czy ktoś z Państwa zgłasza jakieś zmiany do porządku obrad? Nie widzę. Szanowni Państwo, musimy również przegłosować cały porządek obrad. W związku z tym, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem całości nowego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Szanowni Państwo, jednomyślnie nowy porządek obrad został przyjęty. Szanowni Państwo, przystąpimy teraz do punktu głównego porządku obrad, a więc do złożenia ślubowania przez Pana Prezydenta Miasta Tarnobrzega, wybranego w ponownym głosowaniu, przeprowadzonym w dniu 30 listopada 2014 roku. Zanim jednak do tego przystąpimy, poprosił o głos Pan odchodzący Prezydent Norbert Nastalerz. Bardzo proszę, Panie Prezydencie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, Elekcie, Szanowni Tarnobrzeżanie. Wybory samorządowe 2014 za nami. Wolą Tarnobrzeża nowym prezydentem na kadencję 2014-2018 został pan Grzegorz Kiełb, któremu serdecznie gratuluję.
Sam serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom za każdy głos oddany nam. I choć nie zgadzam się z metodami brudnej kampanii, raz jeszcze dobitnie podkreślę, że nie obrażam się na demokrację, która nie jest systemem bez wad, ale z całą pewnością jest najlepszym ustrojem, jakim wymyśliła ludzkość. Szanowni Tarnobrzeżanie, akceptuję wasz wybór, a swój wynik przyjmuję z godnością i pokorą. Vox populi, vox dei. Tym razem poniosłem porażkę, ale jestem pewien, że gdy opadną wyborcze emocje, ten przysłowiowy bitewny pył, Tarnobrzeżanie sprawiedliwie ocenią nasze dokonania. Nasze, czyli moje, moich współpracowników i Rady Miasta Tarnobrzega poprzedniej kadencji. Bo lata 2010, a właściwie 2011-2014 nie były czasem zmarnowanym dla naszego miasta. Przeciwnie, bardzo ciężko przepracowaliśmy ten okres i zrobiliśmy bardzo wiele dobrego. Że wymienię tylko wykonanie bardzo wielu inwestycji miejskich za rekordową kwotę 232 milionów złotych. Że wymienię równie wysokie nakłady na tarnobrzeską oświatę opiewające na kwotę 350 milionów złotych. Że wymienię tylko skuteczne zabieganie o unijne euro i środki budżetu państwa. Czy też efekty uzdrowienia finansów miasta, o czym świadczy fakt, że udało nam się ubiegły rok 2013 zakończyć nadwyżką budżetową, co było drugim takim przypadkiem w obecnym stuleciu. Za to wszystko, co udało się wspólnie zrobić, serdecznie państwu dziękuję. To dzięki naszym wspólnym wysiłkom Tarnobrzeg w minionym czasie nadrobił wiele zaległości i z całą pewnością jest w lepszej sytuacji niż 4 lata temu. Oczywiście jestem człowiekiem, który nie ustrzegł się wielu błędów. Dzisiaj za to wszystko przepraszam. Szanowni państwo, dość o tym, co było, teraz liczy się to, co jest i to, co będzie w najbliższej przyszłości. Dlatego panu Grzegorzowi Kiełbowi, który za chwilę obejmie urząd prezydenta, życzę zapału, wytrwałości i szczęścia, które są mu niezbędne w zrealizowaniu ambitnych podstaw programowych. I również to, aby nigdy nie zapomniał o swoich obietnicach złożonych wobec wyborców. Władza się zmienia, to normalne w demokracji, o którą bardzo długo wiele pokoleń walczyło. Ale w najmniejszym stopniu nie zmienia się to, że Tarnobrzeg, nasze kochane miasto i jego mieszkańcy były, są i będą dla mnie absolutnie najważniejsze. Dlatego nowemu prezydentowi Tarnobrzega w każdej chwili służę pomocą i radą. A sam po 4 latach na tej sali zmieniam, w zasadzie można powiedzieć kolokwialnie, tylko krzesło. Już nie jako prezydent, ale jako radny Rady Miasta nadal będę służył mojemu miastu i jego mieszkańcom. Z tego miejsca również, drodzy państwo, starałem się swoją rodzinę chronić od zgiełku funkcji publicznych. Chciałem bardzo serdecznie swoim najbliższym podziękować małżonce Agacie, swoim córkom, w szczególności tej starszej, za cierpliwość, za fakt, że przez 4 lata często sprawy miasta stawiałem wyżej niż sprawy rodzinne. Od dnia dzisiejszego to się zmieni i wracam do domu. Do zobaczenia. Pięknie państwu za te piękne 48 miesięcy współpracy na rzecz rozwoju naszego miasta. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę Miejską Komisję Wyborczą na cele z panem przewodniczącym, panem Markiem Wójcikiem oraz zapraszam pana Grzegorza Kiełba o odebranie zaświadczenia o wyborze na prezydenta miasta Tarnobrzega. Bardzo proszę. Szanowni państwo, teraz poproszę państwa wszystkich.
wszystkich o powstanie, a pana prezydenta proszę o złożenie ślubowania. Obejmując urząd prezydenta miasta Tarnobrzega, uroczyście ślubuję, że zachowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg. Bardzo proszę teraz o zabranie głosu przez pana prezydenta. Panie przewodniczący, wysoka rado, panowie posłowie, przybić goście, drodzy Tarnobrzeżanie. Z serca dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach i oddali na mnie swój głos. Przede wszystkim dziękuję swojej rodzinie, małżonce Agnieszce, synkom Jasiowi i Bartusiowi, swoim rodzicom Józefowi i Stanisławie. Dziękuję także wszystkim tym, którzy mnie wspierali, a więc tym wszystkim najbliższym współpracownikom z Komitetu Wyborczego moje miasto Tarnobrzeg. Przede wszystkim tym, którzy za mną stali, a więc Wojciechowi Wąsikowi, Tomaszowi Lenartowi, swojemu mentorowi Janowi Dziubińskiemu, Jolancie Kociubie, Kindze Dziadowskiej, Krzysztofowi Watraszowi, Ramzesowi Idesowi, Andrzejowi Kuziowi i Marcinowi Piaskowi. Dziękuję mieszkańcom za głosy otuchy, przedstawicielom różnych środowisk, stowarzyszeń i partii za poparcie oraz włodarzom sąsiednich miejscowości za wyrazy zaufania i gotowości do wspólnych działań. Słowa prezydenckiego ślubowania wygłosiłem ze świadomością ogromnej odpowiedzialności, jaka na mnie spoczywa. Wygraną w wyborach traktuję jako wielkie wyróżnienie, ale nie był to dla mnie cel sam sobie. To szansa na realizację mojej strategii dla miasta Tarnobrzega i początek rzetelnej pracy. Właśnie do tego zobowiązali mnie mieszkańcy Tarnobrzega. Władza samorządowa to przede wszystkim Rada Miasta. Gratuluję wszystkim nowo wybranym radnym, z którymi będę współdecydował o sprawach dla naszego miasta najistotniejszych. Uważam, że wraz z końcem kampanii zakończył się czas sporów politycznych, a nastała pora, by razem dokonać w mieście tych pozytywnych zmian, na które czekają Tarnobrzeżanie. Stając do walki wyborczej, miałem poparcie wielu stowarzyszeń i partii,
a przed drugą turą poparło mnie również Prawo i Sprawiedliwość. To duży kapitał społeczny i dowód, iż w Tarnobrzegu jest wielu ludzi chcących uczestniczyć w realizacji zadań zgodnych z oczekiwaniami mieszkańców. Stowarzyszenie Moje Miasto Tarnobrzeg i Prawo i Sprawiedliwość utworzyło w Radzie Miasta większość koalicyjną, gwarantującą stabilność i spójność pracy organów miasta. Dziś zapraszam jednak do współpracy także inne środowiska. Wiem, że mamy różne spojrzenie na wiele spraw, ale spory polityczne nie się toczą w Warszawie. Tu u nas cel powinien być jednakowy dla wszystkich. Bardziej dostępne i godne życie dla Tarnobrzeża. Za najważniejsze punkty mojej strategii uznałem mądre zarządzanie miastem i podjęcie kroków w celu zmniejszania bezrobocia. Zapewnię jawność działań prezydenta i Urzędu Miasta, przejęcie uproszczonych procedur decyzyjnych, szybką i fachową obsługę mieszkańców i inwestorów oraz prowadzenie profesjonalnej polityki informacyjnej. W Urzędzie Miasta i instytucjach podległych nie będzie miejsca dla korupcji, kumoterstwa i klanów rodzinnych. Jasno określimy kryteria udzielania pomocy finansowej różnym podmiotom oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorców. Będziemy wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa, gdyż właśnie takie firmy, nawet te niewielkie, rodzinne, pobudzają lokalną gospodarkę. Miasto nie będzie ciężarem dla przedsiębiorców, a władza zajmie wobec nich pozycję pomocniczą. Podejmiemy wspólne współdziałanie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz współpracę ze spółdzielniami mieszkaniowymi w zakresie poprawy jakości infrastruktury. Istotnym sposobem na ściągnięcie do Tarnobrzega środków zewnętrznych jest aktywność organizacji pozarządowych. Urząd Miasta będzie więc z nimi współdziałał, dbając o przepływ informacji o konkursach, czy też służąc pomocą w zakresie formalnej strony wypełniania wniosków dofinansowania. Wsparcie trzeciego sektora nie musi ograniczać się tylko do przekazywania pieniędzy z dotacji, może przyjąć także inne formy leżące w gestii miasta. Warto też szukać nowych obszarów zadań publicznych, które mogą być zlecane organizacjom pozarządowym działającym na naszym terenie. Tarnobrzeg nie może być samotną wyspą na mapie województwa czy powiatu, tym bardziej, że w nowej perspektywie unijnej korzystniejsza jest współpraca z ościennymi gminami na różnych płaszczyznach pozyskiwania funduszy na wspólne inwestycje, opracowania spójnej oferty turystycznej, promocji czy wspólnych przedsięwzięć gospodarczych. Podejmowane kroki z czasem pozwolą wyhamować zjawisko ucieczki młodych Tarnobrzeżan do dużych miast. To ważne, bo zabaw i aktywność i samodzielność myślenia młodego pokolenia są dla nas bezcennym dobrem. To ci ludzie, jeśli stworzymy im warunki, potrafią zdziałać więcej, niż byśmy się spodziewali. Tarnobrzeg ma być miastem dobrej oświaty i atrakcyjnej rozrywki. Zależy mi na tym, aby jak największa liczba mieszkańców miała dostęp do instytucji oświatowych, placówek kultury i obiektów sportowych. To tam Tarnobrzeżanie rozwijają swoje talenty, realizują pasje, a młodzież znajduje bezpieczną przystań w świecie niosącym wiele zagrożeń. Zamierzam dbać o nie także dlatego, że tam znajdują się miejsca pracy dla wielu grup zawodowych. Jednakże wspieranie kultury, rekreacji i sportu będzie się opierać na racjonalnych zasadach, bo na rozrzutność i przepływ nas nie stać. Chcę budować relacje w oparciu o dialog. Przed podjęciem istotnych decyzji prezydent, urzędnicy czy też radni będą kontaktować się i konsultować bezpośrednio z zainteresowanymi stronami. Potrzeby społeczności powinny być wysłuchiwane w trakcie całej kadencji, gdyż to nie mieszkańcy istnieją dla miasta, ale miasto ma istnieć dla swoich mieszkańców. Natomiast prezydent winien być prawie niewidocznym, ale za to sprawnym menadżerem. Aby realizować strategiczne cele i określone wizje, trzeba działać w spokoju, w skupieniu, z pomocą zespołu fachowców oraz pasjonatów. Taki też zamierzam mieć styl pracy. Stawiam na profesjonalizm, na spokojną prezydenturę i nieustanną merytoryczną pracę. Kiedy po kilku latach sprawowania władzy mieszkańcy będą zadowoleni z Tarnobrzega i swojego życia w naszym mieście, ja będę miał wtedy własną skromną satysfakcję, że wniosłem do tego swój wkład.
chciałem. Państwo, przejdziemy teraz do punktu trzeciego, a więc złożenie ślubowania nowo wybranych radnych. Bardzo proszę o Miejską Komisję Wyborczą z panem przewodniczącym Wójcikiem. Bardzo proszę pana radnego Mastalerza, pana radnego Myszkowskiego o wyjście tutaj na środek, aby odebrać zaświadczenia o wyborze na radnego. Ślubowania przez nowo wybranych radnych. Ceremonia będzie wyglądała w następujący sposób. Ja odczytam rodzaj ślubowania. Natomiast wymienieni radni proszę o złożenie słowa ślubuję. Można dodać formułę taki do pomocy. Bardzo proszę Państwa wstać. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i mieszkańców. Pan radny Mastalerz? Ślubuję. Pan radny Myszkowski? Ślubuję w takim dopomocy. Dziękuję serdecznie, dziękuję Państwu, gratuluję nowym radnym. Szanowni Państwo, na prośbę pana prezydenta Kiełba ogłaszam 15 minut przerwy. Thank you.
Brawo, tak.